やっほー、やっほー元気なさそう静かバージョン。Słuchajcie, mamy mały problem, ale taki malutki. Zaczął padać deszcz. Jesteśmy w Parku Różanym. Przyjechaliśmy specjalnie, żeby przetestować nagrywanie w 4K, bo ostatnio wykminiłam, jak to robić, tylko pada deszcz, więc postaram się, żeby było szybko. Taki vlog testowy w 4K. Zaczynamy. Sami widzicie, trochę pada deszcz i zrobiło się pochmurno, ale może nas nie zmoczy. Chciałabym wam pokazać przede wszystkim japońskie odmiany róż. Tutaj znalazłam kagajaki z 1970 roku. Generalnie wszystkie te róże są podpisane i pewnie niektóre znacie, bo są również z Niemiec, Gimpeguazi. Ale ja bym wam chciała pokazać takie japońskie. Dajcie znać, jak jakoś, czy teraz jest lepiej. Bo jak mówię, cały czas się uczę kamery. Ale strasznie pada potwornie. Kibo. Nadzieja. Hope. Nadzieja. No, takie nadziejowe. Czyżby to była moja ulubiona róża? Chyba nie. Czym ty jesteś? Lilac Beauty. Piękne. Moje ulubione to Blue Moon i mam nadzieję, że znajdę je tutaj i że kamery mi nie zmoczy do końca. Ale deszcz odstraszył ludzi. Mamy przynajmniej jeden fajny powód bycia w tym miejscu. No powiem wam, że jest tych odmian masa. Zapłaciliśmy tylko 350 jenów za wejście. Orange Splash. O nie, komunikat! Kosai. Kochirawa. Kosai. Ina machi de. I tym sposobem wiecie, że jesteśmy w mieście Ina. Kuki no miyasan. Czekałam, aż skończy się komunikat, żeby wam pokazać. Bo znalazłam przepiękne róże tutaj i też znalazłam japońską Kosai. I chciałam też powiedzieć przede wszystkim, bo nie wiem, czy wiecie, czy jest złostrość? Powinna być, ale tak pada deszcz, że nie wiem, że moja babcia miała urodziny i babciu, te wszystkie kwiaty są dla ciebie. Wszystkie. Tutaj też japońska przepiękna lilakowa siko. Już troszkę przykwitła. Może w innym miejscu znajdę. Ale wszystkie róże są dla ciebie, babciu. 100 lat, wszystkiego najlepszego. Wiem, że kochasz kwiatki, więc taki bukiet z Japonii dla ciebie ode mnie. Parzeka tu jest piękna. Twoja urodzinowa róża, babciu. Niemiecka nostalgia. Bardzo ładna ta nostalgia. Nie wiem, ile tutaj jest setek gatunków róż. Ale niektóre są naprawdę zachwycające. I deszczek robi pocy, czyli pada tak delikatnie. Przepiękna aleja. Ina. Ina Rose. Jesteśmy w mieście Ina. W Saitamie są takie trzy popularne ogrody różane. W tamtym roku z powodu koronawirusa nikt nie dbał o róże, nikt nie przygotował ogrodu róż. W tym roku jednak postanowili, że to zrobią. Ale jak widzicie, z moim szczęściem, za każdym razem, gdy idę wam coś pokazać, no to musi padać deszcz. Więc dzisiaj naprawdę taki szybki test, czy uda się w 4K i czy uda nam się uciec przed deszczem. No jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie. Idę dalej szukać japońskich róż, bo jest ich tutaj naprawdę sporo. Tylko trzeba je odnaleźć. Co to jest? Wygląda ładnie. Apricot Drift. Ale śliczne.
Patrzcie, jakie to jest ładne. Toj, toj, toj się nazywa. Toj, toj, toj. Ale niesamowite. Hanayamabuki. Ale chyba nie rozkwitła Hanayamabuki. To jest Hanayamabuki. Ciekawe bardzo. Lemon i ginger. No ten deszcz mnie nie przekonuje. Ale chyba jest w miarę okej. Okay. Zostawcie łapkę za to, że chodzę w deszczu i szukam dla was japońskich róż. Niektóre w ogóle nawet nie wyglądają jak róże. Mr. Lincoln. Apricot candy. O, moje kolorki. Moje kolorki. Karina. Czy mamy jakąś Karinę? Karina. Niektóre, jak widzicie, przekwitły albo wcale nie rozkwitły. Tutaj na przykład kanon. Ale nie rozkwitły jeszcze maluszki. Tam z drugiej strony są. Zaraz zobaczymy. Gemini. Shugetsu. Jest. Shugetsu. Japoński od 82 roku odmiana. Piękne są niektóre. Och, jaka ta jest dorodna. Raby. Raby. Love. Słuchajcie, jest tyle odmian. Ja nawet nie wiedziałam, że takie odmiany istnieją. Niesamowite. A, kagajaki. Kagajaki też już piękne. Rozkwitła, nawet niektóre przekwitły. Jest taka czerwona. Intensywnie. Tancho. Tancio, czyżby chodziło o tego maluszka? Jeszcze nie rozkwitły. Szukamy, szukamy dalej. Nie wiem, czy macie swoją ulubioną odmianę. Kampai, czyli na zdrowie. Kampai. Twoje zdrowie, babciu. Twój kampai wznoszę. Tą oto różą. Pimpek i mama uciekli, bo jednak strasznie padało i uciekli mi. Hamamirai. Które to jest Hamamirai? To jest Hamamirai? Nie mam jak pokazać. Oj, oj, oj. Musiałam troszeczkę się pogimnastykować. Mimi Eden. Moje ulubione to są niemieckie Blue Moon i za chwilę je wam pokażę, ale jak macie swoje ulubione odmiany, to piszcie mi w komentarzach. Może się uda je gdzieś nagrać. Shun od 1984. Jest taki lilakowy i bardzo łatwo go pomylić z moją ulubioną Blue Moon. Blue Moon, która jest niemiecka i jest zaraz obok. Ale te już troszkę przekwitły. Niesamowite. Bardzo mi się podobają. Blue Moon niemieckie. Tam, co tam jest. Tutaj już mało tych róż jest. Nie wyglądają na japońskie, więc sobie odpuszczę i pójdę w drugą stronę. No jak za 350 jenów, to całkiem sporo tego. Orchid. Rui no namida. Łzy ruja, ale jeszcze nie zakwitły. Jak widzicie, same krzaczki. Będzie coś takiego. Takie bordowe, ciemno, winne róże powinny być. A, tu jest pis, jak dobrze pamiętam. Jako pokój. Peace. Love and peace. Dobrze. Dobrze zapamiętałam. Słuchajcie, byłam tutaj pierwszy raz 2 lata temu.
i mniej więcej pamiętam, jakie były odmiany, ponieważ robiłam bardzo dużo zdjęć. Możecie je zobaczyć na moim Instagramie. To też są... Wow! Z 2004 roku, czyli z niedawna, i też są japońskie. Żółciutkie, takie biało-żółte. I jeszcze obok Honoka, również japońska. Ta jaka piękna, Honoka. Te też niesamowite, wyglądałam jak zrobione ze skóry, ale prawdziwe róże są. I te się już w ogóle inaczej nazywają, są z Francji, francuskie. Słuchajcie, trochę pada deszcz, więc muszę przyspieszyć kroku. Jestem bardzo ciekawa, jak to nagranie wyjdzie w 4K, czy wszystko będzie ok, bo nie dość, że pierwszy raz nagrywam w 4K, to jeszcze pada deszcz. Muszę je poszukać. Co to jest? To wszystko nie japońskie, ale też ładne, bardzo ładne. A, jeszcze taka ciekawostka. Ten ogród różany konkretnie w Ina, namiary będą w opisie, ma w tym roku 50-lecie, czyli 50 lat już nam tutaj pokazuje te przepiękne róże. Jak nie było korony, to te wszystkie ogrody różane słynęły jeszcze z tego, że sprzedawały na przykład dżemiki albo konfitury. Tutaj Sahara, zagraniczna róża, skąd ona jest? Też z Niemiec. Sahara z Niemiec. Zmachałam się. O! Mamy japońską ryokko. Takie coś. Też taki delikatny, żółty kolor. Ładne, bardzo ładne. Tam was zabiorę. Pewnie się będą powtarzać niektóre te róże. Ale warto zobaczyć. Róże kwitną w maju, więc jedyna okazja. Tutaj księżniczka Walii, Stephanie De Marco. Taka różowiutka jest Stephanie De Marco. Wiedzieliście, że jest tyle odmian? Są takie nazwy? Czy są w Polsce takie ogrody róż? Zadaję wam pytania, bo sama nie wiem. Ucięło mnie, bo właśnie odkryłam, że na tym ustawieniu kamery mogę nagrywać po 5 minut tylko, więc chciałam wam pokazać przepiękną tutaj odmianę i patrzcie, kto do mnie przyszedł. Ninja. Ninja Rappa. Co ty robisz, człowieku? Przyszedł do mnie. Ame koła kunai no? Nie. Nie boisz się deszczu? Nie. No to dobrze. Nanka ichi an nihon no bara dake mise takatta kedo. Mechakucha ippai aru kara sa. Wakannai ya. Strasznie dużo jest tych róż. I tak jak mówiłam, zanim mnie ucięło, nie wiem, czy są też w Polsce takie ogrody, bo nigdy w takim ogrodzie nie byłam. Dlatego się was pytam, dajcie mi znać, czy lubicie oglądać kwiatuszki. Ja nie lubię dotykać, ale bardzo lubię oglądać. Nasza mama też bardzo lubi, moja babcia też bardzo lubi kwiaty. Więc taki prezencik ode mnie. O, patrzcie, Polska, biało-czerwoni. Porandu no hata dajo. A on to da. Nihon no hata mo so dajo. Ninja. Pokara. Adidas ninja. Zabiję cię! Ty! Przepraszam. Ja ci dam, przepraszam. Ja ci dam. Serio? Serio. O! Tutaj są róże, które sobie pary
ヨハネパウロ。ヨハネパウロって白いやつ。白の。Tutaj te białutkie, ale to są róże, które sobie... これは日本のバラです。Ayumi, ne? To jest japońska róża Ayumi. Ale tutaj pary, które biorą ślub... O nie, znowu zaczęło bardzo mocno padać. To właśnie one sobie tutaj sadzą i dlatego jest Happy Wedding Rose. I sobie wybierałam, jaką chcę różę. O, tutaj jest nasza Jan Paweł II, przepiękna biała różyczka. Ale pada. Ale pada, co? Nie. Nie mam kurczę tej ślubu. Nie ma, słuchajcie, ani jednego człowieka teraz. No i dobrze. Bardzo dobrze. Urywa mnie woda. Tak, to jest nasz ogród. Przejmujemy ten ogród. Różowa pantera. Pink Panther. Wow. Śliczna. Była taka bajka Pink Panther. Dobra, a teraz już bez jaj. Musimy się troszeczkę przemieścić w inne miejsce. I tutaj jeszcze. I nasz papież. Ale z Ameryki jest nasz papież. Jan Paweł z Ameryki. Ameryka dają. Ameryka bardzo. Polski papież z Ameryki. Ale przepiękne. Są tak białutkie. Niesamowite. Dobra. Przenosimy się dalej, bo naprawdę zmoczyło mnie trochę i kamerę też. Szukając schronienia znalazłam Sushin z 91. Watashi to onaji toshi da! Sushin, Sushin. Sushin, watashi to onaji toshi. Sushin desu. 1991年だよ. Omedeto. Mój równolatek. Bardzo, bardzo ładny. Super, mam swoją różę. Jej! Ale żółciutka. Nazwiemy ją róża Jinrin. Jinrin. Z Moda Ozushi. Widzicie? Nie ma ludzików. I zamiast romantycznego spaceru we dwoje, porobić sobie zdjęcia, to idziemy zmoknięci. Masakra! Tutaj już byliśmy. Pokazywałam wam Kosai. Kokomo kitanda yo. Więc ominiemy to tutaj i pójdziemy tam. Tutaj dla miłośników japońskich instrumentów. Kotone. Koto to jest cytra japońska, a to ne to jest od dźwięku, więc tak wygląda róża, która nazywa się dźwięk cytry. Wspaniała. Przepiękna. I cały czas pada. Masakra. Wybaczcie, że takie dzisiaj okoliczności, ale no już jak przyjechaliśmy, no to nie uciekniemy tak szybko. Choćbym miała być cała mokra. Znowu będzie narzekanko, że mam paskudne włosy, ale trudno się mówi. A co to takie ładne tutaj? Czemu to nie jest podpisane? Takie ładne. Ale ładne. Dopiero będzie kwitło. Matylda. Matylda taka. Oto sobie Matylda jest. Tam już chyba was zabrałam. Więc tylko jeszcze szybkim rzutem. O, widzę moje ulubione. Więc sobie je zobaczymy z bliska. A tutaj jakaś japońska nazwa mi się rzuciła w oczy. Tak. Hojun. Hojun. Troszkę już przekwitły. Generalnie z tymi różami to jest tak, że niektóre kwitną wcześniej. Tutaj mi pimpek macha. Bye bye. Zostawili mnie samą. Ale... O, jaka ta jest piękna. Taka, wiecie, jak z reklam. A tutaj to nie są róże. To nie są róże, ale też jest ładne. Smiley face. Styszana taka jestem. Chciałam wam Blue Moon pokazać, moje ukochane. Już wam raz pokazywałam, ale tutaj jest ich więcej. Cudowne są. Moje ulubione. Nikt by się nie spodziewał. Wszyscy by myśleli, że jakiś czarny, co? Nie, nie, nie. Ale jeszcze jest jedna. Patrzcie w ogóle, jak tu jest dużo tego wszystkiego. Przeszliśmy to. Są jedne, które mają bardzo ciekawą nazwę i chcę wam je pokazać, zanim wyjdę. Ponieważ kojarzą mi się z Enmą. A że taka jest nazwa tego kanału,
to chcę wam pokazać. Cin-cin! Cin-cin jako toast. Takie pomarańczowe. Też bardzo ładne. Ale, ale... Czy zdążę, czy się wyrobię w ostatnie 2 minuty? Manio! O, jeszcze tutaj jest manio, japoński. Ale nie wygląda jak róża. Przepiękne, ale nie wygląda jak róża. Tutaj jest takie śliczne coś, maleństwo. Gdzie jesteś? Tu, widzę cię. Patrzcie, jakie intensywne, wrogie. I to się nazywa czerwony diabeł. Ma takie ostre końce. Tak jest pozawijana w takie ostre końcóweczki. Czerwony diabeł, czyli Enma. Piękne. Szybkim rzutem jeszcze ostatnią minutę. I naprawdę uciekam, bo leje coraz bardziej. Kamera mi moknie. Nie wiem, czy to się wszystko nagrało. Siugec, znowu siugec. Nie wiem, czy to się nagrało. Nie wiem, czy wszystko się dobrze nagrało. Więc będę uciekać. Jup. Cały ogród. Szybkim ruchem. Przy samym wyjściu znalazłam kurusięciu, które jest tak piękne, że się zastanawiam, czy to nie ono będzie moim ulubionym kwiatem teraz. I jeszcze tak wzruszone. O rany, jakie to jest piękne. Ukasan, kocci. Suwarashi. Kirei da wa. I tutaj wyjście. Dziękujemy za dzisiaj. Było naprawdę szybko. Wiecie, jak teraz się stanie. Bada amy w tyrkara. Bye bye. Papa. Papa. Mama.